survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Dowiedzieć. Wróciliśmy z Turcji, słuchaj. Tak to trochę nie wygląda. Nie, bluzę też mam. Nie, to jest... Można butiny, Oma Balmain. To jest typowo Turcja. Typowa Turcja. To jest, słuchajcie, ich, jego marka. Polecamy. Ja miałem, w ogóle mówię, nie zareklamujcie stary na konferencji, ja mam swoje ubrania. Ale tak mi się spodobały, że kurwa ubrałem. No, bez kitu, naprawdę mi się spodobały. Udało mi kurwa spodnie, kurwa, za dużo, ale kurwa wymienię sobie. No dobra. Dobra, idziemy z tym, kurwa. Alan, największy wróg Akademii Sportu Walki Wilanów. Jak wrażenia po konferencji? Dobrze, zajebiście, dobrze się czuję. Idę dobić wagę jeszcze, tak więc parę tam deko zostało z 2,5 kilo może. Jedziemy to robić. Pełen ogień, pełen fokus, tylko już sfokusowany. Nawet nie chciałem poruszać innych tematów, typu dlaczego nie podałem ręki dla Gimpera i tak dalej. Jestem już sfokusowany tylko na tą wargę, tylko na sobotę. Okay. Tylko jestem już nakręcony, już koniec kurwa żartu, koniec przelewek. Jestem już tylko sfokusowany na tą walkę. Dobra, ale dlaczego ręki nie podajesz Gimperowi w takim razie? Bo nie, bo kurwa może przyjdzie czas na to, ale domyślcie się dlaczego, jeżeli nie użyłem już publicznie tego słowa, powiedziałem, że już nie będę używał, no to no nie podaje się ręki w takich sytuacjach. To wynika z jakiegoś materiału Gimpera, który był tak w twoim kierunku wystosowany? Też, nie w moim, nie w moim. A kogo? Nie. Wyjaśnijmy to. No nie. To jest... Wiesz, no, twoje kibice sobie, po konferencji pogadam będą... sobie, pogadam sobie z nim na osobności, gdzieś tam może w hotelu albo gdzieś, tak się stykniemy. Mhm. Dobra, jak mental, jak przygotowania minęły po tym pojedynku? Tak mi się czuję, nie balowałem, kurwa, naprawdę się przyłożyłem. Dobrze się czuję. Już, kończę wiatr, idziemy. Tak, ostatni, drugi. Crusher, jest! Crusher gotowy, nabity jak jest, naprawdę, autobus do Lichenia. Jest nabity, uwierz mi, jest silny, robiłem z nim nieraz. Bo mamy podobne. Podobne mamy naprawdę zadania, jeżeli chodzi o podobny mamy game plan, a mówię, no naprawdę zrobi progres, aby mu tylko głowa wytrzymała i tyle, nie? Broda nisko, kurwa, do przodu i pełna pizda jest, nie? Czyli drugiej walki Amadeusza prawdopodobnie nie będzie, twoim zdaniem? No raczej nie, ale jeżeli będzie taka możliwość, a pierdolne, mam nadzieję, że pierdolne szybko, bo nie chcę się bawić tam, kurwa, udowadniać coś komuś, to po prostu szybko tę walkę zrobić, bo będzie taka możliwość, to mogę wyjść do Dubiela. A, nawet taki zrobić. Czemu nie? Mhm. No, ale jakby kontynuując, to trochę popsułoby to też twoje plany względem Amadeusza, no bo przegrana jego, no gdzieś tam mogłaby odsunąć wasz potencjalny pojedynek. Jego i tak nie będzie, on jest tak zesrany, on już tak kurwa, tak dzisiaj podchodziłem do niego tak góra, dół, nie wiedział gdzie spojrzeć, nie? Podchodziłem do niego, się śmiałem, kurwa, że Wojtek gola 2, tak góra, dół, no nie wiedział gdzie spojrzeć, nie? Mhm. Faktem, może tam momentami był śmieszny, bo ja tak uważam, fakt tam nieraz był tam śmieszny, a tylko taka słaba, to bardzo marna kopia, kurwa, takiego McGregora, nie? Mhm. Bardzo słaba, marna kopia. Nawet się zrobił na Wojtka gole, kurwa, ta broda i tak dalej, kurwa, nie wiem, czy on nie zmył w henny, czy co, zapomniał, spieszył się jak zwykle. Jak podobał ci się performance Roberta Pasuta? No śmiesznie. Sam cię pierwszy zaczepił i tak dalej, mimo tego, żeśmy ze sobą nie przepadali, ale sam mnie zaczepił, więc spoko, nie? Ale masz jakieś zdanie na temat tego konfliktu, który mocno wytworzył się z Ginoldem? Śledziłeś to? Niepotrzebnie omówił tam o sterydach, oczywiście jeszcze o deweloperce, niepotrzebnie, na chuj takie brudy wyciągnę, na chuj. Niech jakieś inne kurwa rzeczy wyciąga, na chuj. Nieładnie, ale... Friki się toczą, wiadomo, jakimi zasadami, tak więc... Treningi WCA. Tak. Te przygotowania zrobiłem do WCA. Bardzo dobrze, pomyślnie przebiegły, bez kontuzji przede wszystkim. Jestem zdrowy, nic mnie nie boli. Dzisiaj byłem jeszcze na zajebistym masażu, tak więc naprawdę. Może to też dlatego, że zostałem trochę rozluźniony, wiesz. Naprawdę się dobrze czuję. Kurosz, to sobotę. No i świetnych sparring partnerów. Znaczy, ja nie wiem, czy miałeś okazję trenować z tymi zawodnikami, którzy wizytowali ostatnio w WCA, no bo naprawdę Śmietanka, no tak. Mamet Khalidow, no pojawiali się w WCA. Loma z Kijew był, tak więc naprawdę. Kurde, dobra paka tam się zbierała, nie? Była okazja? Przygotowywałeś się z takimi zawodnikami? Była. Nie warto, przyjeżdżali do nas, więc wiesz, jak nie ten, nic nie zrobić takim, nie?
Denis Labryga chyba też również... Teraz parowałem z nim sobie, ale on bardziej tak do mnie podchodzi, tak wiesz, wiadomo, nie ta waga, więc trochę luźniej do mnie podchodzi, wiadomo, żeśmy nie robili na 100%, nie, ale żeśmy się pobawili, jest koniem niesamowitym, Denisek, Henio, pozdrawiam cię. Kawał byka. Maksywę Henio ode mnie. Tak, kawał byka, Marcin Wrzosek w wywiadzie ze mną powiedział, że on w zasadzie w walkach freakowych chyba nie ma czego szukać i że jest raczej osobą, która pojedynków z freakfightowymi zawodnikami, no jest to chyba dla niego trochę już bez sensu. No tak, pewnie zrobi tutaj parę walk i pójdzie do KSW, nie, no co? Ale widzisz ten pojedynek z Denisem Załęckim, jeżeli chodzi o zestawienie dwóch Denisów? Bez sensu, to by było w jedną stronę. Denis zaraz by się zmachał. Przede wszystkim musiałby, Denis Załęcki mi chodzi, musiałby zrzucić, kurwa, z 20 kilo. On mówi, że chciał wzmocnić te kolano. No jak można, kurwa, przytyć i wzmocnić kolano? To jest jeszcze bardziej go obciążasz, tak? Więc on by musiał zrobić 20 kilo, wrócić do tej wagi, którą ze mną się bił. Czyli do jakiejś koło stówki, tam 106 chyba ważył. Wtedy trenował normalnie. Ale jakby ten pojedynek wyglądał? No miałeś okazję, tak jak mówisz, trochę luźniej. No w jedną stronę, no pierdolnięcie ma Denis, Labryga ma takie pierdolnięcie, że wiesz, że w głowie szumi, nie? Czyli szans dużych Denisowi Załęckiemu w tym pojedynku byś nie dawał? No raczej nie, chyba że potrenowałby z rok czasu, tak żeby się przyłożył, odstawiłby balety i tak dalej, nie? Mhm. Dobra, powiedz mi, czego najbardziej żałujesz, jeżeli to chodzi o tą sferę freakfightową? Czy masz taką rzecz, którą, czy sytuację, którą żałujesz, którą byś cofnął? Nie, niczego mam żałować. Żałuję tego, że lepiej się nie przygotowałem do świętej pamięci Murajskiego i do Tańcuri, tylko tego. Jak zareagowałeś na powrót Jacka Murańskiego do freakfightu? To jest jego sprawa, ja się nie wpierdalam, to jest jego sprawa. Dobry ruch, zły ruch twoim zdaniem? Może nie chcę myśleć, kurczę, może nie chcę myśleć, o synie, może chcę jakoś go pomścić, nie wiem. To jest jego głowa, to jest, wiesz, dopóki tam nie wejdziesz do tej głowy, nie pogadasz z nim prywatnie, bo przed kamerami jest inny, poza kamerami jest inny, dopóki z nim normalnie porozmawiasz, to się nie dowiesz, tak? Tak więc mówię, no, to jest jego sprawa, ja się nie wpierdzielam. No nie chcę gadać, bo mnie to nie po prostu nie interesuje, a które rzeczy mnie nie interesują, to wolę omijać. Mhm. No to jeżeli nie do końca, nie ma rzeczy, której żałujesz, to z czego jesteś najbardziej jednego zadowolony? Jednego żałuję w życiu, to tego, że nie spędzałem więcej czasu z mamą i tylko tego żałuję. Okay. I tylko tego żałuję, ale resztę w życiu nie żałuję, bo pewnych rzeczy, jak ktoś popełni jakieś błędy, to nieraz powiedziałem, to by się czegoś nie nauczył. Czyli do tej sfery takiej show biznesowej masz większy dystans i nie traktujesz jej tak emocjonalnie? Nie, to jest show, to jest, kurwa, wiesz, tu się wszystko toczy swoimi prawami. Nieraz musisz się przystosować, ale jeżeli też wyznaczysz jakieś swoje trendy, swoje ścieżki, no to ludzie powiedzą, kurwa, on jest jednak, kurwa, gość, nie? Coś innego wnosi do tego, tak? To idąc... Nie podpasowuje się pod innych. Mhm. Ja robię coś swojego. No ostatnio... Ty nie ma obój tam, ty. No, widzisz, go. No. Ale... akurat... To jest taka osoba, która się podpasowuje mnie. No. Nie, no ostatnio twoje filmiki czy twoje wypowiedzi to są po prostu hitem internetu, więc nie no wiem. No ja coś robię swojego, coś takiego naturalnego i chyba ludzie dlatego mnie lubią. Niektórzy hejtują, ale to mam wyjebane, ale mówię, pewnie dlatego mnie ludzie lubią, bo jestem naturalny, robię coś swojego i mówię, jestem sobą, naturalny, nikogo nie udaję. Jednym się to podoba, innym nie. Życie. Nie każdemu, kurwa, nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie lubić, tak? Każdy, kurwa, żyje swoim życiem, ja żyję po swojemu, żyję tak, jak mi się chce i ja po prostu nikt za mnie życia nie przeżyje, tak? Tak samo ja, ty nie przeżyjesz za mnie życia, ja za ciebie nie przeżyję, tak? Proste. To już wiemy, czego żałujesz, fajnie, że to powiedziałeś, natomiast z czego może jesteś bardziej zadowolony? Zadowolony, że trafiłem do tego, bo dzięki temu fajnie zarabiam, dzięki temu będę w końcu, chyba w tym roku zacznę budować swój dom, więc... Jeszcze nie zbudowany? No jeszcze nie, no bo kurde, wiesz, cały czas się teraz tam... No to jest ciężko, budowanie mieszkania jest ciężkie w dzisiejszych czasach, terminy. O tą deweloperkę i tak dalej, o te wszystkie pozwolenia, o ziemię. Ziemię strasznie poszły, bo ja nie chcę mieszkania, chcę dom. Te ziemie strasznie poszły do góry, więc trzeba powiedzieć mi, że trochę jeszcze poczekał, bo to zaraz spadnie. Tak więc mówię, no... Cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogłem dostać tą szansę. I ja też staram się ludziom dać to, na co czekają, bo... Dzięki temu, że ja tutaj jestem, jestem zobowiązany wręcz im się odwdzięczyć. Jestem zobowiązany, wręcz się tym odwdzięczyć, bo oni chcą mnie oglądać, mam nadzieję, że chcą mnie oglądać, a jeżeli będą chcieli mnie oglądać, to ja muszę im dawać coraz lepsze widowisko i takie właśnie im dam w sobotę. No i ja trzymam kciuki, powodzenia na walce. Dziękuję bardzo, dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiam.
survive. Yeah, money, woman, power, caught her feeling alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different.